Tegoroczny dzień otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej stał się równocześnie dniem rozpoczęcia współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach nowego projektu unijnego. Dyrektorzy i przedstawiciele tych szkół zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie z władzami naszej uczelni. Datę tę wybraliśmy nieprzypadkowo. Przybyli na spotkanie dyrektorzy, uczestnicząc we wszystkich przedsięwzięciach Dnia Otwartego, mieli okazję zapoznać się z ofertami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów, odwiedzić najnowocześniejsze laboratoria, poznać najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne naukowców naszej uczelni. Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca. To tytuł naszego nowego unijnego projektu, który zaadresowaliśmy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku, kształcąc studentów w zakresie przedmiotów podstawowych, czynimy obserwacje, jak radzą sobie zwłaszcza nowi studenci w początkowym okresie studiów. Nasze obserwacje wskazują, że tajemnicą powodzenia na studiach jest jak najszybsze zaadaptowanie się do nowych warunków i wymagań, jakie stawia przed każdym studentem uczelnia wyższa. Dlatego też we współpracy z nauczycielami ze szkół ponadgimnazjalnych postanowiliśmy podjąć się zadania stworzenia uczniom takich warunków uczenia się już w szkole średniej, aby możliwe było rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi, nowymi technologiami i aby studiowanie na kierunkach technicznych lub ścisłych okazało się dla młodych ludzi naturalną kontynuacją wcześniej wypracowanego stylu uczenia się. Nasz projekt jest projektem konkursowym, umiejscowionym w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Dotyczy wysokiej jakości systemu oświaty, w tym modernizacji treści i metod kształcenia. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2015 roku. Wojskowa Akademia Techniczna jest liderem tego projektu, wspólnie z partnerem, którym jest Powiat Augustowski, reprezentowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Będziemy towarzyszyć wybranym szkołom w ich pracy z uczniami. W drodze kwalifikacji konkursowych wybraliśmy 25 liceów i 15 techników z całej Polski i będziemy z nimi współpracować, wspierając kształcenie uczniów obecnie uczęszczających do klas pierwszych. Istotą naszego projektu jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania dla klas, które będą realizować przedmioty matematyka i fizyka, a także biologia i chemia w zakresie rozszerzonym. Szkoły, uczestnicząc w naszym projekcie, zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i kamery cyfrowe. Uzyskają także dostęp do specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej, która umożliwi korzystanie z wypracowanych w ramach projektu scenariuszy lekcji, e-zadań i e-pokazów. Cechą charakterystyczną wdrażanych programów nauczania opracowanych przez naukowców z naszej uczelni wspólnie z nauczycielami jest wysoki stopień korelacji między przedmiotami matematyka-fizyka i biologia-chemia. Programy te będą istotnie wzbogacone o materiały dydaktyczne pozwalające na korzystanie z najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki temu stworzą nowoczesne środowisko uczenia się, środowisko przyjazne dla uczniów, motywujące ich do rozwijania zainteresowań wybranymi dziedzinami nauki i wiedzy. Bezpośredni stały kontakt z naszą uczelnią, jej naukowcami i laboratoriami stworzy ponadto możliwości dobrego przygotowania się do studiowania na kierunkach technicznych lub ścisłych. W każdej klasie są przewidziane zajęcia planowe oraz aktywności pozalekcyjne w formie interdyscyplinarnych kół zainteresowań matematyczno-fizycznego oraz biologiczno-chemicznego, a także uczniowie będą brali udział w wykładach organizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej, w konkursie matematycznym, zaś najzdolniejsi uczniowie będą uczestniczyć w letnich obozach naukowych. Nasza współpraca ze szkołami dotyczy nie tylko dostarczania materiałów dydaktycznych, ale także współpracy metodycznej z nauczycielami, merytorycznego wspomagania przygotowywanych zajęć, stałego monitorowania procesu nauczania i postępów uczniów. Przez cały okres trwania projektu będziemy w stałym kontakcie ze szkołami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Ważną cechą naszego projektu jest jego trwałość. Po zakończeniu współpracy ze szkołami przygotowane materiały dydaktyczne i zgromadzone doświadczenie metodyczne będą szeroko dostępne dla następnych generacji młodych ludzi zafascynowanych naukami technicznymi i ścisłymi. Ze strony naszej uczelni projekt prowadzony jest przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki. W spotkaniu, które zaplanowano jako finał dnia otwartego i które odbyło się w sali Senatu, wzięli udział rektor komendant, generał brygady profesor doktor habilitowany inżynier Zygmunt Mierczyk, prorektor do spraw naukowych profesor doktor habilitowany inżynier Krzysztof Czupryński, prorektor do spraw kształcenia profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Rutkowski, dziekan Wydziału Cybernetyki, profesor doktor habilitowany nauk matematycznych, inżynier Jerzy Gawinecki. Podczas spotkania jego magnificencja, rektor komendant, przedstawił zebranym Wojskową Akademię Techniczną, jej ofertę dydaktyczną i osiągnięcia naukowe. I cieszę się, że Państwo reprezentujący nauki ścisłe, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, uczestniczycie w tym programie, bo chcemy naprawdę zrobić coś nowego. Realizowaliśmy poprzednio program z Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Program obejmował ponad 50 szkół średnich praktycznie z całej Polski. I ten program zakończył się wielkim sukcesem. My obserwujemy właśnie młodzież ze wschodniej części Polski. W tej chwili jest głównymi naszymi kandydatami do VAT-u. Ale dzięki temu, że mamy tak jak mamy. Mamy ponad 4 na jedno miejsce kandydatów na studia cywilne i ponad 6 na jedno miejsce na studia wojskowe. Więc jest z czego wybierać. Więc my tą selekcję staramy się przeprowadzać już na wstępie, bo nie pretendujemy do tego, żeby być uczelnią masową. U nas jest około 10 tysięcy studentów i to jak w najlepszych uniwersytetach amerykańskich, MIT i inne, to jest ten rząd wielkości. Oczywiście dofinansowanie tam jest zupełnie inne, nie możemy się z tym porównywać, ale zmierzamy do tego, żeby być uczelnią elitarną i tak ambitna młodzież powinna to postrzegać. Ci, którzy chcą studiować w dobrej uczelni, która zapewnia pracę po skończeniu, to mogą tutaj w VAT-ie znaleźć swoje miejsce. I zachęcam Państwa, zachęcam również, żeby Państwo przekazywali te informacje do swojej młodzieży, że tutaj jest dobre miejsce i z VAT nauka jest fascynująca. Dziekan Wydziału Cybernetyki wręczył dyrektorom szkół listy inicjujące współpracę. Dyrektor Maria Wójcik, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Nie może tak być. Pani dyrektor, już mówię dlaczego. To liceum kończyłem ja. Pani dyrektor Joanna Stocka, 21 Liceum Ogólnokształcące imienia Tygona Kołakaja w Warszawie. Nie wiem, przypuszczam, że to dlatego, że mamy współpracę. Chodzi o absolwenta. Spotkanie zakończyły rozmowy pozwalające na wzajemne poznanie się wszystkich współuczestników projektu. Teraz nadszedł czas na wspólne działanie.